podpisuje pan za powołaniem członków komisji do badania rosyjskich wpływów? Tak jak to wcześniej zapowiadaliśmy po tej zmianie, po tej nowelizacji ustawy, którą przedstawił pan prezydent, ta komisja już chyba nie powinna u nikogo budzić wątpliwości, bo ona nie ma kompetencji, które by, nie wiem, w jakikolwiek sposób imaginowany zagrażały komukolwiek. Budzi mnóstwo wątpliwości, natomiast najpierw chciałbym o faktach. Czy dzisiaj będzie głosowanie, jak rozumiem? No, tak? Dzisiaj jest zaplanowane posiedzenie Sejmu. Kandydatury do wczoraj były zgłaszane, więc liczę na to, że w porządku obrad dzisiaj się to znajdzie, tak? To wydaje się oczywiste, ostatnie posiedzenie, znaczy ostatni dzień, kiedy można to przeprowadzić. Tak. Komisja kiedy zacznie działać? Pan jest prawnikiem. Z tym są związane chociażby kwestie poświadczeń, dostępów do dokumentów tajnych członków. Na pewno jest kilka tygodni co najmniej, które tygodni czy miesięcy? Tak, nie wiem, czy miesięcy, a zależy ile osób ma już aktualnie te poświadczenia. Część na pewno ma. Są profesorowie, osoby, które też zajmowały funkcje publiczne. W związku z tym większość osób pewnie już je ma. Natomiast no, kilka tygodni zawsze to zajmuje czasu, żeby komisja się ukonstytuowała, został wybrany przewodniczący i tak dalej. Na pana powiedziałbym polityczny nos, ta komisja zbierze się i zacznie działać przed wyborami? Nie wiem i nie ma takiego chyba priorytetu, natomiast to sama komisja już będzie decydowała o tym, no bo od momentu wyboru to komisja decyduje o posiedzeniach, o wzywaniu osób przed komisję, w związku z tym no, trudno mi w tej chwili wyrokować za członków komisji, którzy już będą od momentu wyboru podejmowali te decyzje samodzielnie. To teraz o tych wątpliwościach. Bruksela ustami rzecznika Komisji Europejskiej Christiana Wiganda już zapowiedziała kroki prawne, jeśli komisja do spraw rosyjskich wpływów podejmie działania w kontekście zbliżających się wyborów, czyli rozumiem, chodzi o posiedzenie przed wyborami i działania przed Nie wiem, co ma na myśli rzecznik komisji, natomiast zaskakuje mnie to, że Komisja Europejska kolejny raz, już naprawdę kolejny raz wtrąca się w wybory w Polsce. Ta komisja ma na celu zbadanie potencjalnych wpływów rosyjskich w ostatnich latach. Nie wiem, co Komisji Europejskiej w tym zakresie przeszkadza, tym bardziej, że naprawdę już wszelkie możliwe prawne aspekty, które mogły budzić wątpliwości, choć moim zdaniem nieuzasadnione, zostały z tej ustawy usunięte nowelizacją, którą zaproponował pan prezydent. Właśnie nie, no chociażby Komisja Wenecka, że twierdzi, że brak rękojmi należytego wykonania czynności w interesie publicznym, co zdaniem Komisji Weneckiej może ograniczać nawet bierne prawo wyborcze. Ale jak może ograniczać bierne prawo wyborcze, skoro nie ma żadnych przepisów dotyczących biernego prawa wyborczego? No to jest właśnie najlepszy dowód na to, że może na to są wpływać? Osoby... No nie, nie może wpływać, no właśnie nie ma takich przepisów. W związku z tym często jest tak, że do Komisji Europejskiej czy różnego rodzaju instytucji, czy podkomisji w Radzie Europy, to w innym organie, tak, w innej instytucji, tam się pojawiają jakieś tezy, których nikt nie weryfikuje, później są powtarzane przez rzeczników, przez przedstawicieli, tworzy się wrażenie zupełnie alternatywnej rzeczywistości. Rzecznika Praw Obywatelskich wybieraliście, prawda? Rzecznik Praw Obywatelskich, my i Senat. Rzecznik Praw Obywatelskich pisze o tej poprawionej ustawie. Ustawa nie będzie gwarantowała, nie gwarantuje adekwatnej ochrony wolności i praw osób, których działalność zostanie przez komisję zakwalifikowana jako działalność pod wpływem rosyjskim na szkodę interesów RP. Panie redaktorze, no nie zgadzam się z tym, ponieważ... Komisja Europejska. Ale oczywiście, pan mówi, że nie ma wątpliwości. Jest mnóstwo wątpliwości. Ale panie redaktorze, no na tym polega rzeczywistość, w sensie różne projekty ustaw, które są przyjmowane, że czasami jest inna perspektywa na nie. Opozycja ma do tego prawo. Rzecznik Praw Obywatelskich może wyrazić swoją opinię, natomiast nie on decyduje o tworzeniu prawa w Polsce, tylko Sejm. Ja nie rozumiem, dlaczego tak panicznie na opozycji jest obawa o tą komisję, która i tak rozstrzygnięć żadnych przed wyborami nie da, tak? No bo jest za krótki czas do tego. W związku z tym no, kompletnie tego nie rozumiem. Raczej to jest taki temat, który po prostu no, ma stworzyć wrażenie, że ktoś jest skrzywdzony, co jest absolutną bzdurą. A odkładając na bok Komisję Wenecką, Komisję Europejską, opozycję, tak na zdrowy chłopski rozum, jak przez 8 lat nie bada się rosyjskich wpływów, a robi się to na kilka tygodni przed wyborami, to nie jest to zbyt grubymi niśmi. No ale panie redaktorze, niech pan przypomni sobie z jakiego powodu te tematy rosyjskie zostały szczególnie naświetlone w ostatnich miesiącach z powodu wojny, z powodu tego, co wyszło w wielu krajach Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wpływy rosyjskie i stąd ta koncepcja powstania komisji. I w związku z tym no, to są nowe okoliczności, które to uzasadniają. Dobrze, to w takim razie, skoro jesteśmy przy, tu jest lista kandydatów do komisji, to przy innych listach do Sejmu
Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy wreszcie ją poznamy? Panie redaktorze, na pewno do 6 września, bo 6 września jest ostatni termin rejestracji kandydatów, w związku z tym dzisiaj ją poznamy? Dzisiaj nie wiem, czy poznamy, bo spotykają się władze partii, będą o tym decydowały. Kiedy? Chyba dzisiaj też, w związku z tym liczę na to, że w najbliższych dniach to zostanie zamknięte. Wieczorem, porozumiem? Tak? Nie wiem, no ja nie jestem w ścisłym kierownictwie partii, dzisiaj jest posiedzenie Sejmu, w związku z tym później się też odbywają spotkania, co jest naturalne, bo i przez ostatnie dni listy były dyskutowane, w związku z tym spokojnie Platforma Obywatelska też się doczeka tych list. To może chociaż konkurentów. Jednej rzeczy się dowiem, może pan wie, czy Jarosław Kaczyński z województwa świętokrzyskiego jest. To też jest decyzja dopiero przed nami. Więc... Piotr Gliński z Warszawy też. No też decyzja, no siłą rzeczy one się trochę łączą, prawda, więc, no. Ale no nie jestem ja od tego, żeby ogłaszać listy partyjne do Sejmu, tylko prezes Jarosław Kaczyński jako lider partii. Dobrze, to jeszcze w takim razie jeszcze jedna rzecz, która będzie ogłoszona, leki, które będą dla młodzieży i dla starszych. Tak. To będzie ogłoszone dzisiaj. O której? W ciągu dnia ta lista była przygotowywana przez ostatnie tygodnie po to, aby właśnie tuż po wejściu w życie ustawy została ogłoszona i od września obowiązująca, więc to jest bardzo ważne. Czyli te leki, które dzisiaj zostaną ogłoszone, już od września będą w formule bezpłatnej. Tam nieco ponad 3800 bodajże leków dla dorosłych i ponad 2800 jakoś tak dla dzieci i młodzieży. Czyli zamiast listy polityków będziemy mieli listę leków? Ja myślę, że obywatele dużo bardziej nawet się cieszą z tej drugiej listy, bo polityka to oczywiście ważna rzecz, ale myślę, że jeszcze ważniejsza. Podejrzewam, że tak może rzeczywiście być. Bijecie się wpierw w związku z niewdrożeniem unijnej dyrektywy dotyczącej wody pitnej i tam zasad, jeśli chodzi o Legionelle? Panie redaktorze, to ważne pytanie, ponieważ ono tworzy, te wczorajsza informacja tworzy wrażenie, jakby w Polsce nie było norm dotyczących badania tego typu bakterii. One są, obowiązują, tylko część samorządów, na przykład w wodociągach, ich nie przestrzega. I to jest ta zasadnicza różnica. Ta dyrektywa jest dużo szersza, dotyczy dużo różnych wielu innych tematów, natomiast w Polsce normy dotyczące badania bakterii, w tym Legionelli, obowiązują. Więc ale rozumiem, nie tworzymy takiego wrażenia, że jest inaczej. Ale rozumiem, że ta dyrektywa doprecyzowuje, jest ostrzejsza, precyzyjniejsza, daje nowe narzędzia, czy nie? Ta dyrektywa przede wszystkim zaostrza niektóre przepisy dotyczące kwestii wodno-kanalizacyjnych i jest też ogromnym obciążeniem potencjalnym dla samorządu terytorialnego. Dlatego wiele krajów nie wdrożyło tej dyrektywy. To nie jest tylko Polska, tylko wiele krajów nie wdrożyło tej dyrektywy, ponieważ jej wdrożenie w jednym czasie spowodowałoby takie obciążenie finansowe, które by niesamowicie podwyższyło koszty wody u obywateli. Dlatego my inne normy wszystkie wdrażamy w ramach porządku krajowego, a ta dyrektywa będzie w przyszłości wdrożona. Mhm, czyli jest potrzebna. Znaczy ona, ale nie dotyczy Legionelli, w sensie ona... Nie tylko. No nie tylko, ale w sensie my mamy wewnętrzne przepisy krajowe, które w większości przypadków wdrażają przepisy, które wynikają z tej dyrektywy, powiem w ten sposób. Czyli pana zdaniem nie poprawiłaby sytuacji, nie zapobiegłaby? Nie. W tej konkretnej sytuacji, o której mówimy, to aktualnie obowiązujące przepisy najprawdopodobniej nie były przestrzegane przez zarządców wodociągów czy inne podmioty. Natomiast, bo pamiętajmy o tym, że już teraz obowiązują po prostu normy w tym zakresie i regularne badania i tak dalej. W związku z tym to są obowiązki, które wynikają już z porządku krajowego w tej chwili. Czyli nie ma to wpływu na to, znaczy, i nie poprawiłoby sytuacji, w tym gdybyśmy żyli z tą dyrektywą, niż bez niej. Znaczy teza o tym, że uniknęlibyśmy tych zakażeń, o których mowa była w ostatnich dniach, po prostu nie znajduje uzasadnienia w kontekście tej dyrektywy. A kto zatrzymuje pociągi w Polsce? Czy to skoordynowana akcja? Bo znowu czytam, wczoraj do 13 w 4 województwach odnotowano 25 pociągów zatrzymanych. Powiem w ten sposób. Każdego roku są takie przypadki, jeżeli chodzi o zatrzymywanie pociągów w ten sposób, poprzez tego typu fałszywe alarmy. Natomiast my w tej chwili nie mamy żadnych podstaw, w sensie zidentyfikowanych, aby postawić tezę dotyczącą skoordynowanych działań w tym obszarze. Aczkolwiek służby działają i to weryfikują. Nie wykluczam, że taka teza się potwierdzi. Ale w tej chwili takiego stwierdzenia nie mogę przekazać w imieniu rządu. System łączności komunikacji na kolei jest analogowy zamiast cyfrowy. Jak gdyby był cyfrowy, byłoby trudniej takie rzeczy robić. Czy to nie jest kompromitujące, że ruch kolejowy można sparaliżować urządzeniem, które na Allegro kosztuje 200 zł? Panie redaktorze, to są systemy awaryjne, czyli krótko mówiąc, gdy nie działa... Tylko jest... Można kupić za 180 zł urządzenie, które zatrzyma pociąg w dowolnym miejscu w Polsce i to się dzieje. Panie redaktorze, można też wiele innych sposobów niestety zakłócić komunikację transportową.
paszport w Polsce, jeżeli chodzi o najbardziej takie ofensywne działania. Natomiast od tego są służby, aby identyfikować takie osoby, zamykać te, które, no, karać te osoby, które podejmują takie, tego typu działania. I to się w tej chwili dzieje. No tak, ale rozmawiamy, jest kampania wyborcza, na sztandary wzięliście sprawę bezpieczeństwa. Okazuje się, że właśnie w taki sposób można to zrobić. Panie redaktorze, to jest... System łączności cyfrowych, który miał być wdrożony, jest niewdrożony, który by trudniej było złamać, trudniej byłoby paraliżować kolej. A z tego, co czytam, zarząd PKP PLK S.A. przyznał sobie premię za wdrożenie tego systemu nowej łączności, chociaż on nie działa. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że tego typu alarmy, te, które są w tej chwili wywoływane sztucznie przez niektóre osoby, nie powodują zagrożenia w ruchu pociągów. Po prostu zatrzymują je, bo są alarmem. Czyli to nie może spowodować sytuacji, w której dojdzie do kolizji pociągów. Tak? I to jest bardzo ważna informacja. Czyli nie stwarza ryzyka niebezpieczeństwa dla pasażerów. Stwarza niestety ryzyko opóźnienia niektórych pociągów ze względu na tego typu działania. Natomiast nie stwarza ryzyk w ruchu samych pociągów, jeżeli chodzi o kolizję. Ale pana zdaniem to się nijak ma do kwestii bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa Polaków. Jeśli to jest bardzo ważne. Czytam wypowiedź w Onecie maszynisty PKP. Sprzęt, który jest używany w pociągach, jest tak niebezpieczny, że podobne sytuacje mogą mieć miejsce nawet z powodu wysokiej temperatury czy prac remontowych na torach. Konsekwentnie zmieniamy i unowocześniamy tabor kolejowy i sprzęt, który jest wykorzystywany. Ale to się nie udało. Ale no, panie redaktorze, to jest proces, który trwa wiele lat. W polskiej kolei w tej chwili mają bardzo wysoki program inwestycyjny, bardzo kosztochłonny i zarówno jeżeli chodzi o linie kolejowe, jeżeli chodzi o kwestie dodatkowych zabezpieczeń przy przejazdach kolejowych i tego typu rzeczy, tylko to trochę trwa, jeżeli chodzi o wdrożenie każdego z nich. Dalej, to jest tak toporne urządzenie, że za sygnał alarmowy można uznać nawet drganie torów spowodowane upałem. Tylko, panie redaktorze, jeszcze raz podkreślę, to są systemy, które są systemami alarmowymi, czyli powodującymi zatrzymanie pociągu, ale nie ryzyko jakiegokolwiek wypadku. Czyli akurat w sytuacjach takich, jak na przykład łączność cyfrowa przestałaby działać, to tego typu analogowe rozwiązania czasami służą za możliwość takiego ostatniego bezpiecznika. To jeszcze chcę zapytać o 14 emerytury. Jarosław Kaczyński, głosując 14 emeryturę, pomylił się i powiedział netto zamiast brutto. Nie, to jest bzdura. Już widziałem kilka takich informacji na ten temat. No tak, też widziałem, dlatego się o to pytam. Ten pomysł został uzgodniony z panem premierem Morawieckim. Pan premier Kaczyński ogłosił to, co miało być zapowiedziane. Nie było takiego rozjazdu, bo był też tweet 20 sierpnia, kiedy Jarosław Kaczyński to ogłaszał. I dobrze pamiętam datę. I tam była kwota brutto podana, a Jarosław Kaczyński mówił o netto. Ja to nie wiem, czyli to był tweet. No, jakby pan premier Kaczyński się powiedział. Na stronie Prawa i Sprawiedliwości. Więc może ktoś, kto spisywał tweeta, po prostu się pomylił, ale no, wypowiedź pana prezesa była jasna, klarowna i taka została przyjęta przez rząd. Czy pan dementuje informację, że na skutek pewnego przejęzyczenia prezesa trzeba było dodatkowe 8 miliardów asygnować, żeby nie zmienić? Dementuję taką informację i tego samego dnia rozmawiałem z premierem, od razu potwierdzaliśmy tę informację. Jeszcze przed tym, jak to było ogłoszone, była znana kwota, która będzie przekazana. To jeszcze chcę zapytać o słowa pana kolegi z rządu, Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Mówi tak: odnotowanie w spisie wyborców odmowy przyjęcia karty referendalnej będzie złamaniem zasady tajności głosowania i będzie tworzeniem listy proskrypcyjnej przeciwników władzy. To może oznaczać, że wynik wyborów zostanie zakwestionowany, bo zostanie złamana tajność. Panie redaktorze, przykro się patrzy na tego typu wypowiedzi, ponieważ one nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Ustawa, która mówi o tym, jak pobierane są karty wyborcze, zacznijmy od tego, ustawa referendalna, kodeks wyborczy, ordynacja wyborcza, w tym zakresie akurat były przyjmowane przed naszymi rządami. W związku z tym dzisiaj teraz tworzenie zarzutu wobec nas, że coś takiego ma miejsce i nie spełnia standardów, jest nieprawdziwe. Tak samo dzisiaj na przykład, jak ktoś idzie po kartę do głosowania do Sejmu i do Senatu i odmówi pobieranie karty do Senatu, to w jaki sposób na przykład to tajność głosowania ma zaburzać? Nie, ale jest tak, że jest wyraźny podział, jeśli chodzi o opozycję i przedstawicieli koalicji rządowej, jeśli chodzi o podejście do referendum, tak? A jeżeli by się okazało za 4 lata, że opozycja głosi bojkot wyborów do Senatu, nie wiem dlaczego, i to wtedy trzeba zmienić ordynację wyborczą, bo dwie osobne karty. Nie, ale sytuacji. Czy ale to nie jest złamanie rzeczywiście tajność głosowania? Tajności. Zwłaszcza w tych mniejszych okręgach takie są argumenty, pojawiają się. Panie redaktorze, że ktoś się pójdzie na wybory, to też jest łamanie tajności? Przecież widać, że ktoś nie poszedł na wybory. To jest łamanie tajności?
Znaczy, no właśnie, ale więc nie rozumiem tego. Bo mógł pójść, nie pójść na wybory chociażby dlatego, że był chory, nie wiem, że zaspał, że cokolwiek innego. Natomiast tu jest wyraźna deklaracja. Zagłosował, ale karty nie wziął. No ale panie redaktorze, to jak głosuje jest najważniejsze. To jest tajność głosowania. Czy jak oddał głos, czyli na którą partię lub w wypadku referendum, na którą opcję, tak czy nie, to jest tajność głosowania, a nie samo pobranie karty wyborczej lub nie. To jeszcze tak, słowa byłego ministra, wynik wyborów może zostać zakwestionowany albo w Polsce w trybie odwoławczym, albo przez społeczność międzynarodową. Nie macie takiej obawy, że to jest nie najlepsze połączenie? Ale wynik czego, referendum? Nie wynik głosowania. Momencik. W Polsce są procedury, które określają, kto decyduje o ważności wyborów, zarówno wyborów, jak i referendum. Jest to sąd najwyższy i jest określona procedura, która to określa. Wiem, że są takie osoby, które uważają inaczej. Na przykład Donald Tusk, on już unieważnił w imieniu Sądu Najwyższego referendum. Mówił publicznie, że on unieważnia to referendum, prawda? Więc już Donald Tusk jest nie tylko królem Europy, ale nie sądem ma najwyższym. Obaw, że tak skonstruowane, czy tak zorganizowane wybory będą poważne budzić wątpliwości ich wynik za granicą? Ale no, że będzie budzić wątpliwości wynik za granicą, to wiem w jakim momencie. W momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, to faktycznie i w Niemczech, i w niektórych krajach Unii Europejskiej, zachodnich krajach będzie to budziło wątpliwości, dlatego że nie będziemy reprezentować ich interesów i oczywiście będzie to wtedy wielkie oburzenie.